Przed nami pierwsze uruchomienie ekspresu De'Longhi Eletta Explore Ecamm 450-65G. Liczba elementów znajdujących się w pudełku jest imponująca. Oprócz ekspresu znajdziemy w nim dwie karafki do spieniania mleka, instrukcję obsługi, przewodnik Quick Guide, ulotkę informacyjną, wzornik poziomu wypalenia kawy, odkamieniacz De'Longhi Eco Decalc, pasek do sprawdzania twardości wody, filtr do wody, pędzelek do czyszczenia, miarkę do kawy zmielonej, dyszę do gorącej wody i tackę na kostki lodu. Zaczynamy od przepłukania wszystkich zdejmowanych elementów w ciepłej wodzie. Obie karafki do mleka warto rozmontować. Podłączamy ekspres do sieci elektrycznej, włączamy go i wybieramy język. Napełniamy zbiornik na wodę do pełna, wsypujemy ziarna kawy i montujemy dyszę gorącej wody. Jeszcze tylko montaż filtra wody i szybkie napełnianie układu. Podstawiamy pusty zbiornik pod dyszę i wciskamy OK, aby napełnić obwód wody. Po zakończeniu napełniania ekspres przeprowadzi nagrzewanie i płukanie całego układu. Następnie warto zmierzyć twardość wody za pomocą dołączonego paska i ustawić ją w ekspresie. To pomoże ustalić, jak często ekspres ma przypominać o odkamienianiu. A teraz czas na kawę. Na panelu po obu stronach ekranu znajdują się skróty do kaw na wynos, zimnych, ciepłych i ulubionych. Możemy też wybrać kawę na dotykowym ekranie. Jeżeli zależy nam na szybkim przygotowaniu kawy, wystarczy nacisnąć symbol z wybraną kawą. W przypadku kaw mlecznych należy wcześniej zamontować karafkę do spieniania mleka na ciepło, a w przypadku kaw mlecznych na zimno, karafkę do spieniania mleka na zimno. Do wszystkich kaw na zimno należy wcześniej przygotować kostki lodu. Służy do tego specjalna foremka. Każdy napój kawowy możemy dowolnie spersonalizować, wciskając ikonkę plusika. Warto skorzystać z funkcji Bean Adapt. To technologia, dzięki której dopasujemy ustawienia temperatury, zmielenia, mocy i aromatu espresso, które jest bazą do wszystkich napojów kawowych. Najpierw należy zaparzyć przynajmniej 3 kawy, aby ekspres zebrał dane. Chcesz więcej? Zajrzyj do linków w opisie filmu i na euro.com.pl.